jak słyszę właśnie takie pytanie, którego z bohaterów najbardziej pan lubi, albo który rozdział jest dla pana, pana zdaniem najlepszy, albo która postać jest dla mnie szczególna, to niestety muszę odpowiedzieć, że nie ma takiej, ponieważ jestem autorem, ale jestem jakby ojcem tych historii. No więc wszystkich bohaterów, wszystkie bohaterki kocham tak samo, ale tata jest bohaterem szczególnym, no bo nie był osobą z zewnątrz, tylko był kimś, kogo bardzo, bardzo dobrze znam. W pewnym momencie tata poczuł, że jest bohaterem książki i zapytałem go: tata, jaki powinien być tekst o tobie, który ja piszę, o tobie w Pradze? No i tata powiedział: no jak to jaki? No musi być zachwycający. Bo jak nie będzie zachwycający, to po co pisać? No i to był taki moment, kiedy właśnie jakby ja uznałem, że tata daje imprimatur, że on może być bohaterem. A potem on mnie zawsze przestrzega, mówi: słuchaj, ale bo ty piszesz ludziom to, co ja mówię? Ja mówię: no tak. Ale słuchaj, proszę cię, to pisz tylko te mądre rzeczy. Głupot, które ja wygaduję, nie pisz, bo głupoty każdy ma własnej dość.